To chyba dobra okazja, aby omówić istotny problem z punktu widzenia funkcjonowania samorządu w Polsce w przeddzień rocznicy podpisania porozumień sierpniowych w 1980 roku, bo przecież tamte wydarzenia stworzyły z jednej strony marzenia, z drugiej strony fakty polityczne, które tworzyły, zarówno wyznaczały pewien obszar wolności, który staramy się jak najkorzystniej, jak najlepiej zagospodarowywać. Niewątpliwie w tym obszarze wolności obywatelskich istotną rolę odegrała wielka, brzemienna w dobre skutki reforma samorządowa. Była to ta reforma, która chyba najgłębiej przeorała świadomość polską, świadomość także obywatelską. Uczyniła z Polaków i z obywateli państwa polskiego, uczyniła istotny element decydujący o tym, co się dzieje w Polsce na tym poziomie lokalnym. Warto więc przypomnieć, że ta reforma wymagała wielokrotnie pewnego poprawiania, uzupełniania, wzmacniania, tak aby konstrukcja samorządu w jak największym stopniu mogła reprezentować interesy społeczności lokalnych, obywateli, aby jak najlepiej mogła także gwarantować stabilność sprawowania władzy w samorządzie i jak najskuteczniejsze rozwiązywanie problemów. Chciałbym przypomnieć, że nieprzypadkowo w 2002 roku wprowadzono istotną korektę w funkcjonowaniu systemu władzy samorządowej poprzez wprowadzenie zasady bezpośrednich wyborów wójtów, burmistrzów, prezydentów miast. To miało być między innymi elementem wzmocnienia władzy samorządowej, władzy wykonawczej, z drugiej strony zwiększenia także legitymacji społecznej, którą uzyskiwali przedstawiciele władzy. Ale także miało być to zwiększenie stabilności sposobu sprawowania władzy. To także miało być szansą na zwiększenie dystansu funkcjonowania samorządów od obszaru rozgrywki batalii partyjnej. I tak to się rzeczywiście wydarzyło. W wyniku zmian w 2002 roku niewątpliwie mamy sytuację taką, której w obecnej kadencji mandat prezydenta miasta, burmistrza, wójta sprawuje coraz więcej osób niezależnych w pewnym większym dystansie od sfery partii, ale także od sfery konfliktu partyjnego. Partie mają to do siebie, to jest ich natura wynikająca z mechanizmów demokratycznych, że ciągle konkurują, że ciągle toczą batalie, że ciągle są skłonne wyznaczać przede wszystkim linie podziałów w ramach społeczeństwa i te linie podziałów eksploatować. Idea samorządności polegała na tym, aby te naturalne dążenia partii przynajmniej częściowo ograniczyć. To jest w dalszym ciągu znana dyskusja o tym, czy każda dziura w moście, czy każda dziura w jezdni musi mieć charakter polityczny, charakter partyjny. Okazało się, że te rozwiązania z roku 2002, one nie w pełni zagwarantowały odpowiednią stabilność władzy wykonawczej samorządowej i zresztą i rad gmin również. Gdyż to, co miało być elementem, miało być narzędziem stosowanym w absolutnie wyjątkowych sytuacjach, tam gdzie miało miejsce skandal, tam gdzie miało miejsce przestępstwo, tam gdzie wchodził prokurator w grę, czyli referendum, stało się w znacznej mierze narzędziem właśnie tej toczenia batalii partyjnej na gruncie samorządu. I dzisiaj, w moim przekonaniu, ci umocnieni ustawą z 2002 roku prezydenci miast, burmistrzowie, wójtowie, także ci sprawujący, ci związani ze środowiskami niepartyjnymi, znaleźli się ponownie w zagrożeniu, bo partie oraz czasami, powiedziałbym, nadambitni albo niekoniecznie w sposób zdrowy ambitni lokalni politycy znaleźli nową drogę do upartyjnienia samorządu poprzez propagowanie i skuteczne przeprowadzanie referendów odwoławczych. Referendum odwoławcze miało być wyjątkiem stosowane w sytuacjach jakichś właśnie skandalicznych zupełnie zachowań, nie miały być przecież metodą na skracanie kadencji w sytuacjach względnie normalnych. Stały się paradoksalnie swoistymi prawyborami.
urządzanymi zresztą nie za pieniądze partii politycznych, tylko za pieniądze samorządu, za pieniądze publiczne, prawyborami i często jeszcze na dodatek bezpośrednio przed planowanymi normalnie, w normalnym trybie, w normalnym kalendarzu wyborami samorządowymi. Te referenda odwoławcze w moim przekonaniu właśnie z pozycji absolutnego wyjątku stają się w tej chwili dominującym zjawiskiem na przeprowadzenie różnego rodzaju rozgrywek politycznych. I tu chciałem Państwu powiedzieć, że mam świadomość pełną, że rozmawiam z Państwem, przekazuję moje opinie w kontekście sytuacji istniejącej w Warszawie. Ale proszę mi wierzyć, że po pierwsze projekt ustawy był opracowywany 2 lata temu i tyle czasu był konsultowany, a dzisiaj go zgłaszam w przekonaniu pełnym, że to już na bieg spraw w Warszawie nie wpłynie. Bo przecież ustawa wejdzie w życie, jeżeli wejdzie w życie, dopiero od następnych wyborów samorządowych. A więc nie ma wiele wspólnego ta ustawa z sytuacją w Warszawie, odwrotnie. Sytuacja warszawska jest częścią ilustracji szerszego zjawiska, o którym mówię. Nadużywania referendów do bezpośredniej walki politycznej, w moim przekonaniu ze stratą dla samorządności. Każda partia polityczna w Polsce tu nie jest bez winy. Każda partia polityczna, albo nieomalże każda partia, ma też także własne bolesne doświadczenie w tym zakresie. Bo przecież prezydentów, burmistrzów, wójtów związanych albo luźniej, albo ściślej z różnymi partiami politycznymi odwoływano wielokrotnie w sytuacji, kiedy partia, która traciła ten istotny atut, argument natury politycznej, wysuwała w obronie te argumenty, które potem nie uznawała, gdy dotyczyła sprawa jakiegoś konkurenta w innym mieście. W związku z tym liczę trochę na to, że wszystkie partie polityczne, powiem i te, które pamiętają zmiany w Częstochowie, i te, które pamiętają zmiany w Łodzi, i te, które pamiętają zmiany w Elblągu, wielu w paru innych miastach, nie tylko te, które są zaangażowane w referendum warszawskie, że wszystkie zechcą wrócić pamięcią do własnych razów, które uzyskiwały, i do własnej argumentacji obronnej, które wtedy stosowały. Wtedy partie, broniąc swoich samorządowców, używały tych argumentów, na które są głuche dzisiaj. Wszystkie mają jednak świadomość, że coś tu jest nie w porządku, że następuje nieznośne, ryzykowne upartyjnienie samorządności. W związku z tym liczę na to, że ta pamięć własnych upokorzeń i własnego bólu politycznego będzie na tyle silna, że partie zechcą pochylić się ze zrozumieniem nad tym projektem ustawy, który z jednej strony wzmacnia możliwość i zachęca do jak najliczniejszych referendów, a więc jak największego udziału obywateli w ramach społeczności lokalnych, do współdecyzji o tym, co powinno się dziać na obszarze ich miasta i gminy. Ale z drugiej strony wprowadza niewielkie ograniczenie, w moim przekonaniu niezwykle logiczne, jeśli chodzi o swobodę, o łatwość w odwoływaniu władz samorządowych w wyniku referendum. Bo przecież rzeczą dziwną jest to, że można dzisiaj odwoływać mniejszą ilością głosów prezydenta, czy burmistrza, czy wójta, niż ilość głosów, która była konieczna, czy frekwencja, która była konieczna przy jego wyborze. No nie może być tak, że mniejszość, jakby to brzmi dziwnie, mniejsza mniejszość w tym wypadku decyduje, rozstrzyga ponownie negatywnie o wcześniejszej decyzji większej ilości mieszkańców w danej gminie. W związku z tym proponuję, aby wprowadzić mechanizm referendum odwoławczego, którego ważność jest od momentu, kiedy co najmniej taka sama ilość obywateli, jaka brała udział w decyzjach wyborczych, wybierając danego burmistrza, burmistrza, czy prezydenta, czy wójta, taka sama co najmniej ilość powinna mieć możliwość odwołania go ze stanowiska. Chodzi o to, aby samorząd uchronić przed zbyt łatwym dzisiaj hasaniem partii politycznych i różnego rodzaju politycznych ambicjonerów, którzy urządzają sobie prawybory na krótko przed terminem normalnych wyborów, likwidując naturalną możliwość wywiązania się albo nie wywiązania się i bycia rozliczonym za to w trybie pełnej kadencji władz samorządowych.
W moim przekonaniu im więcej demokracji bezpośredniej w samorządzie terytorialnym, a dlatego między innymi proponujemy łatwość w organizowaniu referendów merytorycznych, tym stabilniejsza demokracja przedstawicielska. Tym łatwiej także będzie władzom samorządowym dotrwać do końca kadencji i poddać się rozliczeniu przez wyborców. Proszę Państwa, chciałbym jeszcze jedną rzecz zwrócić uwagę. To nie jest tak, że te referenda tylko były i teraz wszyscy żyją Warszawą, ale tych referendów całej odwoławczych w skali polskiej jest sporo. I w ogóle jest niezdrowa struktura, dlatego że referendów merytorycznych, gdzie obywatele mogliby decydować o tym, na co chcą wydać pieniądze albo na co nie chcą wydać pieniędzy, jest relatywnie bardzo mało. W obecnej kadencji było 79 referendów dotyczących odwołania organów wykonawczych, a tylko 21 referendów merytorycznych. I to wszystko się dzieje przed wyborami, kiedy i tak korekta nastąpi. I tak korekta wyborcza nastąpi. Chcielibyśmy odwrócić te proporcje, aby Polacy na szczeblu samorządowym jak najliczniej, jak najczęściej współdecydowali w kwestiach merytorycznych, a jak najrzadziej byli plątani w rozgrywkę pomiędzy partiami politycznymi. Trzeba nie zmienić się natury partii politycznych. One taką naturę mają w demokracji, że muszą ciągle toczyć spór i walkę. Ale chodzi o to, aby ta walka nie szkodziła interesom społeczności lokalnych. Chciałbym jeszcze Państwu jedną rzecz powiedzieć, że z przykrością ogromną odnotowuję ważną dla mnie informację. Otóż zwróciłem się do pana profesora Regulskiego z prośbą o zbadanie, jakie są motywy, jak są uzasadniane te referenda, które są w tej chwili szykowane tuż przed wyborami samorządowymi w skali kraju. Zwróciliśmy się z pytaniami o to, dlaczego mają być referenda w sprawie odwołania władz we wrześniu 2013 roku. To jest, dotyczy 10 gmin. W ogromnej większości przypadków, jak mi relacjonowano, napotkano po prostu na niechęć udzielenia jakiejkolwiek informacji na temat przyczyn wniosków o odwołanie władz. Nawet inicjatorzy tych referendów nie chcieli lub nie umieli odpowiedzieć konkretnie, jakie są powody niezadowolenia i zgłoszenia wniosków o odwołanie. Używano na ogół bardzo ogólnikowych sformułowań. Tylko w jednym przypadku stwierdzono, co jest istotne dla zrozumienia proporcji i tej właśnie wyjątkowości rozwiązania, która powinna mieć miejsce, stwierdziliśmy powody konkretne związane z zarzutami prokuratorskimi, czyli 1 na 10. Na ogół nikt specjalnie nie próbuje wskazywać na jakieś głębsze uzasadnienia, mają wszyscy świadomość, że to jest fragment gry partyjnej, w której są wciągane samorządy ze stratą dla samorządności. W moim przekonaniu zasadny jest wniosek o tym, że jednym z głównych powodów referendów odwoławczych dzisiaj są po prostu spory partyjne albo personalne, a nie rzeczywiste powody merytoryczne. Tego stanu rzeczy nie da się do końca zlikwidować. Natura partii pozostaje partyjna, ale próbujmy wspólnym wysiłkiem te aspiracje do łatwego toczenia walki politycznej na gruncie samorządów przynajmniej ograniczyć. Nie zlikwidować, ale ograniczyć. Z korzyścią dla samorządów. Jest to bardzo trudna ustawa, trudna do zaakceptowania, szczególnie w parlamencie polskim, który jest partyjny. Nie ma niepartyjnego parlamentu. A więc to będzie swoisty probierz tego, czy zdołamy w parlamencie polskim wznieść się trochę ponad naturę partii politycznych, która wymaga ciągłej walki i szukania głównie ringów do walki, obszarów bitwy, a nie współpracy. Mam nadzieję, że polski parlament pomimo swej natury zdobędzie się na jakiś gest w zakresie ograniczenia własnych aspiracji do toczenia wojny na gruncie samorządów.